to wydarzenie dotyczące teatrów ulicznych weszło już w harmonogram, w krajobraz tak naprawdę naszego miasta. Jest to piękne wydarzenie, tak naprawdę skierowane i dla dzieci, i dla dorosłych, i dla mieszkańców, i dla turystów. Serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam. Jestem przekonana, że będzie to czas pełen wrażeń. Mamy dla Państwa naprawdę bogatą ofertę. Są to rzeczy, które związane są ze sztuką nowego cyrku, z teatrami żywego aktora i lalki, zarówno dla dorosłych, jak i przede wszystkim dla dzieci. Są to rzeczy związane z teatrem, który próbuje opowiadać o rzeczach ważnych, korzystając też z, powiedzmy, z lżejszej formuły, biorąc pod uwagę, że dzieje się to w plenerze. Są rzeczy związane wprost i odnoszące się wprost do techniki fire show, do żywego ognia, i są rzeczy związane troszeczkę też z takimi instalacjami artystycznymi oraz zabieramy w podróż Państwa też w ramach Rzecznika Rzek Wodewil Opolski. W zeszłym roku przywoływanie tej rzeczywistości rzeki czy rzeczywistości akwatycznej spowodowało, że mieliśmy dość dużo deszczu i dość dużo wody z góry, natomiast wychodzę z założenia, że wyczerpał się już limit. W zeszłym roku, w tym roku przewiduje piękną pogodę. Zapraszamy serdecznie. Sobota, niedziela, 3-4 sierpnia. Ta edycja festiwalu Open Opole to będzie taka dość wyjątkowa edycja, z racji, że mamy wielu zaproszonych gości też zagranicznych. Przede wszystkim przyjadą do nas teatry również z Hiszpanii, z Włoch. Spotkamy artystów z Estonii między innymi. Więc mogliśmy dzięki temu, że ta edycja połączyła się troszeczkę z takim naszym projektem europejskim związanym z tematyką maski teatralnej, mogliśmy zaprosić bardzo ciekawe grupy zagraniczne. Oprócz tego jeszcze odwiedzą nas dyrektorzy innych festiwali artystycznych z całej Europy, również z Austrii. Dzięki temu będziemy mogli nawiązać jakieś takie wspólne kontakty przy okazji organizacji przyszłych wydarzeń. Będziemy mogli się spotkać tutaj, gdzie się znajdujemy, na Placu Wolności, ale również Stawek Zamkowy, również Rynek, ulica Krakowska, no i praktycznie całe Stare Miasto, dlatego że część tych wydarzeń jest realizowana również przez baskerów, którzy mają nieco troszkę zainteresować przypadkowego widza i spowodować, że to wydarzenie będzie żyło na terenie całego Starego Miasta. Więc dużo niespodzianek, spektakli kierowanych do osób w różnym wieku. Zapraszamy całą rodzinę. Myślę, że wspólnie będziemy się świetnie bawić 3-4 sierpnia tutaj na Opolskiej Starówce. I podkreślam jeszcze, że w tym roku dzięki współpracy stowarzyszenia i realizacji projektu europejskiego będziemy gościć w Opolu artystów z kilku krajów Europy, z czego bardzo się cieszymy.